To słowo, którym chciałbym się dzielić, niech będzie takim szczególnym życzeniem i niech będzie takim, ono będzie już związane troszeczkę z tym, co brat Wojciech na początku mówił i z tego się bardzo cieszę, że ta myśl także została przekazana, a ja może chciałbym ją bardziej później pod koniec rozwinąć. Zanim to jednak jeszcze zrobię, jest, kiedy tak sobie siedziałem bodajże wczoraj i czytałem po kolei, idąc przez Słowo Boże, kiedy Dawid jakby na nowo potwierdza, że Salomon będzie królował po nim, że kiedy on i cały naród zbiera niesamowite ofiary na budowę nowej świątyni i on to wszystko przygotowuje, już wie, że on tego nie zrobi, ale zrobi to jego syn. I on mówi tak, następnie rzekł Dawid, król, do całego zgromadzenia. Salomon, mój syn, jedyny, którego wybrał Bóg, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Dzieło zaś jest duże, gdyż nie dla człowieka jest ten dom przeznaczony, ale dla Pana Boga. Wiecie, i tak jak to czytałem ten fragment, nagle jakby, wiecie, taka potężna myśl do mnie przyszła. Nie dla człowieka przeznaczony jest ten dom i od razu pomyślałem o nas, o Kościele, o zborze. Nie dla człowieka jest przeznaczony Kościół, ten dom. Nie dla człowieka on jest budowany. Mówię o nas, bo my jesteśmy domem Pana. On uczynił nas swoją świątynią, tak? On uczynił nas swoim domem. I Dawid tak się martwi i mówi, Salomon jeszcze jest niedojrzały, on jeszcze wiele nie potrafi, a ten dom jest przeznaczony dla Pana Panów i Króla Królów. I to mi mówi, Boże, dałeś nam i poruczyłeś nam tak wielką odpowiedzialność i tak wielkie zadanie, aby budować Ci dom. I tak pomyślałem o nas wszystkich, bo każdy z nas, to budowanie tego domu, tej świątyni Pana, jesteśmy zaangażowani. Myślmy o tym, pomyślmy o tym. A teraz chciałbym przejść do tego słowa. Mam nadzieję, że tak powiem, nie sprawię, że w pewnym momencie się wyłączycie, ale że będziemy mogli posłuchać i będziemy mogli brać błogosławieństwo, bo zastanawiam się i myślę, tak myślę o swoim życiu, myślę o naszym życiu. Boże, chcemy być ludźmi, którzy doświadczają Twojej realności. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy przychodzili do zgromadzeń, chociaż to jest niezwykle ważne, czy byśmy może modlili się w domach, ale chcemy doświadczać realności żywego Boga w naszym życiu. Chcemy doświadczać, że On wysłuchuje naszych modlitw. Chcemy doświadczać radości Pana, która będzie wypełniać nasze serca. Takiej realnej radości Pana, że wiecie, kiedy będą się dziać różne rzeczy, to Ty i ja od wewnątrz będziemy pełni radości Pana. Będziemy pełni pokoju Pana. I też jestem wdzięczny Bogu za te świadectwa, które mieliśmy w niedzielę. I jakby widzę, że jest wyraźnie słowo i klucz do tego, żeby każdy z nas mógł być takim obfitującym w życiu. To, co też słyszeliśmy, że Pan przyszedł, aby dać nam życie i to obfite życie. Nie wiem, czy tęsknicie za obfitością Bożą, duchowym błogosławieństwem w waszym życiu, ale ja tak. Ja chcę mieć więcej, ja potrzebuję więcej, ja chcę być obfitującym w to, co Bóg ma dla mnie. Czy wy także pragniecie tego, moi drodzy? A więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli do Bożego Słowa, które nam wskazuje, kiedy dziecko Boże, kiedy ty i ja, kiedy człowiek Boży może być pełen obfitości i wydawać, że tak powiem, dojrzały, dobry owoc dla Bożej chwały. I to rozwiązanie, czy tą odpowiedź na to pytanie widzę w tym fragmencie, który Jezus, w tym podobieństwie, które Jezus opowiedział odnośnie krzewu winnego. I chciałbym zwrócić na koniec na jedną najistotniejszą rzecz, która dotyczy tego fragmentu Bożego Słowa. Abyśmy nie tylko w tym roku, nie tylko przez cały rok, ale dzień po dniu, aż Twoja i moja pielgrzymka zakończy się na tej ziemi, abyśmy tego pilnowali, o to się troszczyli, o to zabiegali. Moi drodzy, wczoraj byliśmy na pogrzebie i powiem wam, jeszcze nie widziałem wypełnionej tak sali, jak
jak wczoraj, nie wiem, czy ktoś z was był, ale ta sala tam było chyba z 1200 ludzi. Na balkonie ludzie stali. Wszystkie miejsca na dole były zajęte. Wiecie, i mogłem widzieć, jak ludzie różnych denominacji ewangelicznych, jak ludzie wszyscy wspólnie razem mają jeden cel, aby uwielbić Pana, aby służyć Bogu, aby oddawać chwałę Bogu. A więc zobaczmy do tego słowa, myślę, takiego kluczowego. Jeśli szukasz, jeśli szukam obfitości w moim życiu. Nie obfitości spowodowanej, jakby wiecie, taką moją własną zapobiegliwością i siłą, chociaż będzie potrzebny mój trud. Ale obfitości, która płynie z samej głowy, z samego Chrystusa. Jest to coś, co Bóg zamierzył, co Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. A ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, które zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Kochani, chcę wydawać obfity owoc dla Pana. Bóg chce, żebyśmy byli pełni owocu dla Jego chwały. Ale tu są podane pewne bardzo istotne warunki i odpowiedź, kiedy to będzie możliwe w Twoim i w moim życiu. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi. Jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jak powiedziałem, tak odbieram i tak przeżywam i tak też widzę w różnych komentarzach, jest to słowo, takie kluczowe słowo pokazujące, że w życiu chrześcijanina może być obfitość. Obfitość radości, obfitość pokoju. Mogą być nie sporadyczne raz na kilka lat, ale mogą być te sytuacje, kiedy człowiek Boży się modli i ta odpowiedź przychodzi i Bóg odpowiada w taki realny, bardzo jasny sposób. Moi drodzy, Ewangelia Jana, jak wiemy, jest chyba najbardziej duchową Ewangelią spośród czterech. Napisaną przez prostego rybaka, ale pełnego Ducha Świętego i miał najlepszego nauczyciela, którym jest Duch Święty. I jest to Ewangelia, która porusza rzeczy, które nie poruszają te wszystkie trzy wcześniejsze Ewangelie. Ale nie to jest w tym momencie najistotniejsze. On pisze, Jan pisze, abyśmy poznali, zobaczyli, kim jest Jezus Chrystus, że jest Synem Boga Żywego. Że jest Zbawicielem, że jest obiecanym Mesjaszem. Wiecie, on się zajmuje boskością Chrystusa i już samo to stwierdzenie, ja jestem, którego Jezus używa, tutaj w tym momencie siedem podobieństw, kiedy Jezus mówi, ja jestem, ja jestem. I to jest nic innego jak nawiązanie do tego, aby pokazać, że tym, którzy go słuchali, że on jest tym, który jest Bogiem.
jest Jahwe. I to powodowało wielkie, wielkie, wielkie zamieszanie wśród uczonych w piśmie i wśród tych, którzy go słuchali. Ale nie chciałbym się skupiać na tych sześciu wcześniejszych, że on jest chlebem, światłem, pasterzem i tak dalej. Bo on tym wszystkim jest. On teraz mówi, ja jestem krzewem winnym. Ja jestem krzewem winnym. Wiecie, kiedy tak czytamy ten fragment Bożego Słowa, to możemy zobaczyć niesamowite rzeczy, które Bóg dokonał z tobą i ze mną. Pierwsza rzecz, którą bardzo wyraźnie tutaj możemy zauważyć, to zwróćcie uwagę, że on mówi, ja jestem winnym krzewem, a ty i ja, każdy, który swoje życie powierzył Chrystusowi, jest latoroślą. Inaczej mówiąc, ty i ja, każdy z nas, jakkolwiek byś dzisiaj siebie widział, może upadłeś, może poniosłeś pewną porażkę, ale Jezus mówi, ja jestem tym krzewem winnym i Bóg Ojciec wszczepił tych, którzy mi zaufali, tych, którzy we mnie uwierzyli, wszczepił was we mnie. To jest obraz oczywiście, ale jednego możemy być pewni, że tej rzeczy nie mógł uczynić człowiek. Nikt z nas, wielu ludzi by próbowało coś dokonać ponadnaturalnego, ale to są rzeczy ponadnaturalne. To są rzeczy duchowe. Nie widzimy ich, ale doświadczamy całej ich mocy i realności. Wiesz, i człowiek wie, czy jest w nim, czy w nim nie jest. Ty i ja wiemy, czy znaleźliśmy się w nim nie jesteśmy. Po czym poznajesz, że w nim jesteś? Między innymi po tym, że on zmienił twoje i moje serce. Po Duchu Bożym, który w nas jest i poświadcza nam, że jesteśmy jego dziećmi, poznajemy, że w nim jesteśmy. Kiedy Bóg mówi do Abrahama, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Wiecie, to jest pewne wymaganie. Bóg powołał Abrama, wiecie, zabrał go z tego pogańskiego miasta, wziął go z tego pogańskiego kultu, w którym on tkwił i Abram uwierzył w żywego Boga. I Bóg mu się objawiał od czasu do czasu. I Bóg do niego mówił od czasu do czasu tak bardzo jasno i wyraźnie. I to, co na czym Bogu zależało, mówi, Abramie, chcę, żebyś trwał w społeczności razem ze mną. I żebyś był człowiekiem doskonałym. Oczywiście tu my wiemy, że nie ma człowieka, który by nie upadał, nie popełnia błędów, ale jest ta doskonałość, która jest w Bogu i która wynika z tego, że podążamy za Nim i chcemy się Bogu podobać. Inaczej mówiąc, to słowo doskonały znaczy bądź bez wady, bez uszczerbku, prawy, bądź w harmonii z prawdą i faktami. Ale to słowo trwaj w społeczności dosłownie oznacza chodź w obecności mojej. Dbaj o to, aby być w mojej obecności. Kiedy Bóg mówi, szukajcie mojego oblicza, to mówi o niczym innym, jak wzywa ciebie i mnie, wejdź w moją obecność. Stań przede mną, przyjdź blisko do mnie, gdyż ja chcę mieć z tobą społeczność. A więc Jezus tutaj w tej alegorii nam mówi wyraźnie, że my, ty i ja, ci, którzy zaufali łasce, zaufali Jezusowi, porzucili grzech, są umieszczeni w Jezusie Chrystusie. Wiecie, nic przed Bogiem się nie będzie liczyć, kiedy staniemy przed Nim. Albo kiedy my umrzemy i przejdziemy na drugą stronę, będzie zasadnicza rzecz. Czy kiedy odszedłem z tej ziemi, ja w Nim byłem? Wszystko inne kompletnie nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia to, co osiągnęliśmy, jakie tytuły zdobyliśmy, jakie stanowisko osiągnęliśmy, ile pieniędzy mieliśmy. To wszystko jest bez znaczenia. Bez znaczenia. Wiecie, my w domu, zwracamy uwagę na różne szczegóły. Jak nasze dzieci były małe, to zawsze się mówiło, tego nie dotykaj, tamtego nie rusz, tu uważaj, żeby się nie rozbiło.
Wiecie, i zdarzyło się coś, nie wiem, które z naszych dzieci coś rzuciło, jakieś cukiernice czy wazon, w pył się to rozwaliło. Ale w tym samym czasie wydarzyła się pewna tragedia. Ktoś stracił życie. I myśmy już, czy nikt z nas nie biadał nad tym, że cukiernica rozleciała się w pył, bo to było nic wobec tragedii, która się wydarzyła, wobec życia, które zostało stracone. Wiecie, kiedy przyjdziemy, czy będziemy przechodzić na drugą stronę, a każdy z nas, na każdego z nas przyjdzie taki moment, że będziesz musiał wszystko zostawić i idziesz przed Jego tron. Pytanie jest, czy jestem w Nim? Czy jestem w Nim? Jest napisane w Bożym Słowie, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, ale też jest napisane, że ci, którzy są, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy są w Nim. Jak możesz się dostać? Jak to możesz sprawić? Nie przez własną siłę, nie przez własne starania ani wysiłki. Jest jeden sposób, jeden, jedyny sposób dostępny dla każdego człowieka. Uniżyć się i zaprosić Jezusa do swojego życia. Powiedzieć mu: Jezu, przyjdź do mego życia, bądź moim Panem. Wiecie, cieszyłem się, jak słyszałem też wczoraj podczas tego pogrzebu, że siostra Alina, która odeszła do wieczności, oddała swoje życie Chrystusowi, gdy miała 16 lat. 16 lat później przyjęła chrzest i przez ten czas 40 czy tam troszeczkę więcej lat mogła służyć Bogu i żyć dla Boga. Pytanie jest, czy jesteś już w Nim? Czy Jezus jest Panem? Czy Jezus jest Twoim Zbawicielem? Bo jeżeli przyjdzie taki moment, że zostanie Twoje życie jak płomień świecy zdmuchnięte, pytanie jest, czy jesteś w Nim? I tu nie ma na względzie, Bóg nie będzie miał na względzie, Panie Boże, bo ja mam dopiero tyle lat, to nie ma znaczenia. Pytanie jest, czy jesteś w Nim? Ale jeśli uwierzyliśmy w Niego, kochani, to chcę to mocno podkreślić, jesteś w Nim, ukryty, schowany, bezpieczny. Więcej, jesteśmy umieszczeni w Nim, w tym, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i życia. Amen. On jest źródłem. Ty i ja możemy czerpać bezpośrednio ze zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dzień po dniu. Tyle, ile możemy. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to, że zwróćcie uwagę, że Ojciec, który nas w Chrystusie umieścił, a z drugiej strony On jest w nas. Ojciec szuka owocu w życiu swoich dzieci, tych latorośli. Każdy z nas, który uwierzył, jest tą latoroślą i Ojciec przechadza się i szuka owocu. I pierwsze chcę powiedzieć o tej pozytywnej rzeczy. Ojciec ma dobre myśli wobec nas. I zwróćcie uwagę, że On chodzi, aby oczyszczać twoje i moje życie. Chodzi, odcina, pokazuje to wszystko, co Jemu się nie podoba. Czasami to boli, jak On nas przycina. Ale On to robi z miłością. Po co? Bo chce, żebyśmy większy owoc wydali dla Jego chwały. Czyli zwróćcie uwagę, jak bardzo Ojciec, jak bardzo Bóg Wszechmogący, który nas zbawił w Jezusie Chrystusie, jak bardzo Jemu zależy, żeby twoje i moje życie było pełne owocu dla Bożej chwały. Żebyśmy byli owocnymi ludźmi. Moi drodzy, a więc On to robi. W tych wierszach od 1 do 16 7 razy wymienione jest słowo owoc. Czyli jak to jest ważne. Ale kiedy popatrzymy do Bożego Słowa, w wielu miejscach jest mowa o owocu. W całym Nowym Testamencie około 55 razy jest mowa o owocu. Wiecie, że Izrael został odsunięty sprzed oblicza Bożego. Jako naród. Dlatego, że nie wydawali owocu. Nie wyście mnie wybrali.
mówi Jezus do swoich uczniów. Ale ja was wybrałem. Jest jakiś cel waszego wybrania. Wybrania ciebie, mnie, każdego z nas. Bóg wybrał, po imieniu wezwał nas. I jest cel tego, abyśmy szli i wydawali owoc. I wydawali owoc. Przez to będzie uwielbiony mój Ojciec, mówi Pan Jezus. Jeśli, nawet nie jest napisane, jeśli owoc wydacie. Tam jest coś więcej napisane, prawda? Co ten tekst mówi? Jeśli obfity owoc wydacie. Obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. I wiele miejsc Słowa Bożego mówią o tym, że ten owoc, że Bóg oczekuje, że będziemy wydawać owocu. Pamiętacie taką dziwną historię? Jezus przychodzi do drzewa figowego i szuka owocu. A tam jeszcze jest taka ciekawa zmianka, a to nie był czas na figi. I czasami mamy taki dylemat, jak Jezus mógł oczekiwać owocu, gdzie jeszcze nie był czas na owoc. Ale wiecie, według biblistów i tak dalej, Jezus miał prawo oczekiwać, bo w tym czasie nie był ten główny czas jeszcze na figi, ale był to czas, kiedy pojawiały się pierwsze, takie pierwociny owocu, zalążki na tym drzewie. Jezus tego szukał, a tam nie było nic. I przeklął to drzewo. Mówi, niech nikt na wieki z ciebie owocu nie je. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu. Inaczej mówiąc, jeżeli Bóg pracuje nad twoim, a wierzę, że pracuje nad twoim i nad moim życiem, jeżeli uwierzyliśmy w Niego, On cały czas pracuje, oczyszcza, bo chce widzieć coraz więcej, więcej owocu. Ale jeżeli tego nie widzi, wiecie, czasami inna przypowiedź mówi, że przyszedł gospodarz czy właściciel i mówi, wykopiemy to drzewo, bo nie wydaje owocu. A ten ogrodnik mówi, jeszcze, to chyba winnica była, tak? Mówi, jeszcze na ten rok, jeszcze na ten rok. Dobrze, że mamy obrońcę w niebie, Jezusa. Dobrze, że mamy Ducha Świętego, który jest jeszcze ten rok i później zobaczymy, jeżeli nie wyda owocu, to wtedy. A więc Bóg okazuje nam wielką miłość, wielką cierpliwość, ale z drugiej strony On oczekuje, ma prawo oczekiwać, bo umieścił nas w Chrystusie Jezusie, w tym źródle życia, z którego płyną te soki życia dla każdego z nas. Tak więc Ojciec chce widzieć owoc. Kiedy tam jest mowa o tym, że odcina te, które nie wydają owocu. Wiecie, w pewnym momencie gdzieś pojawiły się takie interpretacje tego fragmentu, że tam wcale nie chodzi o odcięcie, że nie można utracić i tak dalej, że to jest niemożliwe, że inaczej trzeba to słowo spojrzeć. Ale to słowo jest bardzo wyraźne. Bardzo wyraźne. Jeżeli ktoś jest odcięty od krzewu, ginie. Umiera. Wiecie, my żyjemy tylko dlatego, że ciągle w Nim jesteśmy. Bo gdybyśmy zostali odcięci, albo gdybyśmy sami doprowadzili do tego, bo wiecie, On nigdy tego nie zrobi. Kiedy ty i ja chcemy być, ale kiedy gdzieś tam człowiek coraz bardziej oddala się, i Bóg go wzywa, i Bóg go napomina, i Bóg różne rzeczy czyni, aby zwrócić na siebie uwagę, a on notorycznie trwa. Gdy zostaniesz odcięty, nie masz szans wydać owocu. Bo życie, to duchowe życie jest tylko wtedy możliwe, kiedy jestem w nim. Wiecie, co apostoł Paweł powiedział przed końcem? Właściwie to chyba było gdzieś 7 lat przed jego śmiercią, kiedy był w więzieniu w Rzymie, w tym pierwszym, za tym pierwszym uwięzieniem, kiedy to więzienie było takie lekkie. Mówi, kiedy wszystko już się dokończy, ja chcę być znaleziony w nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie. Ale chcę być znaleziony w Nim, chcę, żeby On był uwielbiony i chcę, żebym miał do końca zachował tą więź z moim Panem i to świadectwo, że to On jest źródłem mojego usprawiedliwienia. W Nim jestem usprawiedliwiony. Przez Niego jestem usprawiedliwiony. A więc Ojciec oczekuje owocu.
I wiele miejsc, fragmentów Bożego Słowa ostrzega nas, że jeżeli tego ojciec nie będzie widział, to mogą stać się dramatyczne sytuacje. Ja wiem, że mówimy o pewnych bardzo ekstremalnych sytuacjach, ale tak może się wydarzyć. Popatrzmy teraz, o jakich owocach Boże Słowo tutaj w ogóle nam komunikuje. Bo wiecie, zauważyłem, że jest wiele, wiele tych rzeczy, które ojciec chciałby widzieć. Pamiętacie Jana Chrzciciela, który wzywa tych, którzy do niego przychodzili, aby się dawać ochrzcić. On mówi do nich, wydawajcie owoc godny upamiętania. A więc nie mówcie, że wierzycie, nie mówcie, że naprawdę zależy wam na Jezusie. Jeżeli wychodzicie z nabożeństwa, żyjecie tak, jak wy chcecie. Że nie liczycie się z tym, co Bóg mówi, co jest napisane w Jego Słowie. Oszukujecie samych siebie, ale mówi, wydawajcie owoce godne upamiętania. I to widzimy, że jeżeli człowiek szczerze się nawraca do Boga, Boża moc zmienia jego serce, Bóg nas umieszcza w Nim, który jest czysty i święty. I nagle widzimy, że ten człowiek zmienia nie tylko myślenie jest zmienione, ale jego życie jest zmienione, jego postępowanie. On nie może od razu robi wszystko tak, jak należy, bo on dopiero zaczyna, prawda? Ale on w trakcie poznaje coraz bardziej Boga, Boże Słowo, którego upewnia co do tego, jaka jest wola Boża, i sam pozwala Bogu i sam odcina to wszystko, odrzuca, co Bogu się nie podoba. Owoc upamiętania, owoc przemiany. Wielu ludzi dzisiaj uważa się za wierzących w Boga, ale ich życie jest zaprzeczeniem wiary, żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Są pełni przekleństwa, są pełni oszustwa, są pełni nieczystości. Takim jest ich życie. Ale kiedy ty i ja nawracamy się do Chrystusa, On daje nam moc do nowego życia. On nas wszczepia w miejsce w Chrystusa Jezusa, aby On był naszą siłą i dawał nam dzień po dniu siłę do nowego życia. Wiecie, gdyby Jezus nas nie podtrzymywał dzień po dniu, nie przeżylibyśmy. On nie tylko nas zbawił, w pewnym momencie, kiedy pokutowaliśmy, ale dzień po dniu On podtrzymuje twoją i moją wiarę, tak? Jest napisane, że On jest sprawcą i dokończycielem twojej i mojej wiary. Chwała niech będzie Bogu. Że czasami gdzieś mogę słabnąć, ale wiem jedno, że On jest tym, który podtrzymuje moją wiarę cały czas. Kiedy zaczynam się być gdzieś tam się wahać, czy mieć jakieś pytania, wątpliwości, wołam, Boże, podtrzymaj moją wiarę. To jest obietnica, to jest stwierdzone. On jest źródłem, a więc mamy wydawać owoc. To powinno, my powinni to ludzie zauważyć. I wielu ludzi, kiedy spotyka się z Chrystusem, ich życie było bezbożne, wiecie, tak pełne przekleństwa, przychodzą do pracy i on nagle nie przeklina. On nie używa wulgaryzmów. Wiecie, to, co dzisiaj jest, to jest ohydne. Ludzie, wiecie, niektóre usta są tak pełne przekleństw, tak pełne, przy każdym niemal, nie mówię już w zdaniu jest kilka przekleństw, prawie po każdym słowie. Wiecie, kiedyś ci ludzie są w ciemności, oni nie znają Boga. I najgorzej, że jeszcze wśród tych przekleństw umieszczają to imię święte Jezus. Ale kiedy się nawracają, nagle to się kończy. Stają się nowym stworzeniem. Są umieszczeni w Nim. I przychodzą do pracy i koledzy mówią, co się z tobą stało? Dlaczego ty już tak nie mówisz? Mówiłeś. Dlaczego ty w tym nie chcesz uczestniczyć, a uczestniczyłeś wcześniej? Były różnego rodzaju imprezy, alkohol i tak dalej, a teraz mówisz nie. Dlaczego? Bo to jest owoc nowego życia, owoc prawdziwego, szczerego upamiętania. I dałby Bóg, żeby ten owoc był jaśniał, był widoczny w tym ciemnym świecie, w którym jesteśmy. Ojciec chce widzieć owoc. I nie musimy się bać, ani wstydzić. Mamy tą świadomość, że gdyby nie łaska i miłość Boga, bylibyśmy dalej tacy sami.
Nie mamy prawa się wywyższać, ale możemy z wielką miłością i troską o zbawienie dusz ludzi dawać im świadectwo. Jest nadzieja. Bóg ma moc zmienić twoje życie. Tak jak słyszeliśmy tutaj naszych braterstwo z Nowego Targu, jak opowiadali o swoim tacie, który przeklinał ich, kościół, na łożu śmierci. Bóg dał mu łaskę. I on zaczął wzywać tego imienia Jezus. I doznał przebaczenia. Tuż przed tym, zanim wydał ostatnie tchnienie. Ojciec chce widzieć owoc. Owoc zmian w naszym, w twoim i w moim życiu. Biblia nazywa to procesem uświęcenia. Nie jestem doskonały. W nim tak. Ale generalnie moje życie ciągle potrzebuje poprawy. Mamy wzrastać w tym, bo on chce widzieć owoc. Owoc ducha. Kochani, dlaczego jesteśmy tak obrabowani? Tak mogę powiedzieć, tak patrząc czasami mówię, Boże, przecież to powinno tryskać we mnie i ze mnie. Gdzie to jest? Owocem ducha jest miłość. Wiecie, ile razy rzeczy patrzymy na osoby, na ludzi bez Bożej miłości? Wzięlibyśmy miecz i tylko cieli. A jest ciągle czas łaski, czas miłosierdzia. Ciągle Bóg cierpliwie czeka, aby się zmiłować. Gdzie jest radość i pokój i cierpliwość i uprzejmość? Nie takie zwracanie się, takie, wiecie, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest owoc ducha. Jeżeli ja jestem w nim, a jestem w nim i ty jesteś w nim, mamy prawo oczekiwać, że ten owoc ducha, który dał nam życie, będzie coraz bardziej mógł wypływać z twojego i z mojego życia. Amen. To znaczy, że powinienem wszystko to, co widzę, co nie jest zgodne z tym, powinienem podjąć walkę, albo inaczej powiedzieć, Panie, pomóż mi, daj mi siłę. Biblia mówi o dobrych uczynkach. Wiecie, że jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. Nie przez dobre uczynki, ale do dobrych uczynków. Człowiek Boży odrodzony jest pełen dobrych uczynków. On zaczyna sam interesować się, co mógłby dobrego zrobić dla innych. Nie co inni mogą zrobić dla mnie, co ja mogę zrobić, aby Pan przez to był uwielbiony. Będą chwalili Ojca waszego, patrząc na wasze życie i na wasze dobre czyny, które czynicie. Nagle zrozumieją, że robicie to z miłości. Tej Bożej miłości, bo tak generalnie moglibyśmy się odwrócić, potępić, odrzucić. A nagle przychodzisz i okazujesz miłość i błogosławieństwo. I oni tego nie rozumieją. Ale czasami jak przychodzą różne sytuacje, ja odkrywam sobie czasami zupełnie coś innego. Ja bym tak wziął i tak czasami uderzył. Tak bez... Później muszę sam się patrzeć i mówię, Boże, co ty byś zrobił? Jak? Oczywiście, że czasami trzeba coś zrobić mocniej, zdecydowanie, ale to wszystko w tym ma być miłość Boża. Ten największy uczynek dobry to jest wiara w Jezusa. Co mamy czynić, Panie? A Jezus mówi, to, co powinniście uczynić, to wierzyć w tego, którego Bóg Ojciec posłał. To jest największy uczynek. I właściwie od Niego wszystko się zaczyna. Owocem są wysłuchane modlitwy. Modlimy się w taki sposób, że twoja i moja modlitwa, bo ciągle jesteśmy tak mocno z Nim związani, że nasze modlitwy On wysłuchuje. I on tu zwraca dwukrotnie, trzykrotnie. Pan Jezus zwraca tu uwagę. Jeśli we mnie będziecie trwać, kiedy będziecie się modlić, wypróbujcie mnie, to ja będę odpowiadał na wasze modlitwy. A więc owocem. To jest owoc zmiany życia, owoc ducha, owoc uczynków, owoc wysłuchanych modlitw, radość w
Boża w naszych sercach jest też owocem. Ta radość wypływa z tego, kiedy ty i ja jesteśmy posłuszni Słowu. Powiem wam także, że owocem są ludzie, którzy przez nasze świadectwo i życie, przez naszą modlitwę przychodzą do Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1:13 mówi: ja chciałbym zebrać jakiś plon pośród was, jakiś owoc do Bożego Królestwa. Kochani, zabiegajmy też w tym nowym roku, Panie, abym mógł pośród tego wszystkiego przynieść ci też owoc. Owoc człowieka, którego będę mógł przez głoszenie mu Ewangelii, przez okazaną miłość i troskę, aby on mógł przyjść do ciebie, aby mógł być uratowany i zbawiony. Daniel mówi, że na niebie będą lśnić jak gwiazdy ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości. Halleluja. Oto ojciec chce widzieć owoc. Wiecie, to jest pewna troska, taka ogromna troska. Panie, jestem na tej ziemi także dlatego, aby inni mogli być uratowani. Nie żyję dla siebie, nie żyję dla swoich własnych spraw, ale jesteśmy tutaj i Kościół jest tutaj, aby ratować to, co zginęło wraz z naszym Zbawicielem. Ojciec szuka owocu. Czy stanie ktoś koło ciebie, koło mnie i powie: Boże, dziękuję ci za tego człowieka, bo mi mówił o tobie. Właściwie tak coś rzucił, albo dał mi Ewangelię, albo... Ale to było powodem, że ty zacząłeś pracować w moim sercu. Czy będzie ktoś stał i w ten sposób dawał świadectwo i dziękował? Czy też byliśmy tak zajęci swoimi własnymi sprawami? W każdym razie to jest owoc. Ci, którzy wielu wiodą. Ja się modlę: Panie, daj mi chociaż jedną, dwie dusze. Daj mi chociaż pojedyncze osoby. I dobrze jest czasami wiedzieć i usłyszeć, że ktoś po prostu uwierzył. Jest w Bożym Królestwie i jak spotkałem taką osobę, mówię: jeszcze żeśmy nie dobiegli. My ciągle jesteśmy w drodze. Ale musimy trzymać mocno to, co mamy. I to jest, przejdę do tej... Wiecie, tam jeszcze odnośnie tych owoców jest chwała, list do Hebrajczyków. Oddawanie chwały Bogu jest owocem i ofiarą miłą Bogu. Dlatego zachęcamy w zgromadzeniu, nie milczmy, podnośmy ręce z serca, wyznawajmy ustami, błogosławmy Pana. To jest owoc warg pochwalnych dla naszego Boga. Jeśli żyjemy z Bogiem, nasze serca są wypełnione miłością i chwałą, to co jest w sercu, to jest... Pomóżcie mi. To jest na ustach. To jest na ustach. Nie musisz się bać. Ale możemy Boga wielbić. Wiecie, pozwólmy Mu dotykać naszego życia tak, aby nasze usta... Wiecie, kiedy będziemy wstępować do nieba, tam jest napisane, prorok Izajasz mówi, a usta odkupionych będą pełne śmiechu. Pełne śmiechu. Pełne radości. A niektórzy będą wyglądać jak takie cielęta wchodzące do obory, podskakujące z radości. I będzie to śmiesznie wyglądać, ale chcę być takim cielęciem. Pełnym radości, byle być. Być tam, być przed moim Panem, radować się i ogłaszać, że On jest dobry. Że jestem zbawionym człowiekiem. I to, co jest kluczem. Owoc jest ważny. Ale Jezus nie koncentruje się na tym. Jemu zależy i da jakby taki klucz do obfitego życia i błogosławionego życia. To mówi: trwajcie we mnie. Jeżeli to będzie, jeżeli ta latorość zrobi wszystko, żeby być ściśle ze mną spojona, niech nie myśli nawet o owocu, bo on będzie w sposób naturalny będzie się objawiał Twoim i w moim życiu. Bo im więcej Chrystusa w nas, im bardziej On rośnie w Tobie i we mnie, a mnie maleje, to chcę wam powiedzieć, nie może zabraknąć Bożego owocu.
Ale ten człowiek będzie pełen miłości, pełen radości, pełen pokoju, pełen uprzejmości. Będzie gotów poświęcić to, co ma dla sprawy Bożego Królestwa. Bo Chrystus, bo trwa w Chrystusie, trwa w Nim. Dlatego to słowo między tym pierwszym a szesnastym wierszem jest użyte 11 razy. Trwajcie we mnie. Jan lubi to słowo, bo w pierwszym liście u nas jest to przetłumaczone słowem kto mieszka we mnie. To słowo trwać oznacza pozostawać, zatrzymać się, mieszkać. Czyli dosłownie bądź zadomowiony w nim dzień po dniu, bądź w tej bliskiej relacji z nim. O to się troszcz, o to zabiegaj, żeby ciągle w nim trwać. A wtedy będziemy pełni owocu. Nie mówię, że nie będziemy przechodzić trudnych chwil, bo o tym Jezus nie mówi. Ale wiem jedno, że w tych trudnych chwilach, które będziemy przechodzić, ja ciągle mogę owocować dla Jego chwały. Ciągle mogę zachować duchową świeżość, radość życia, świadomość, że należę do Boga, tą świadomość, że nie muszę się lękać i bać, kiedy Biblia mówi, że zanim On przyjdzie, lęk ogarnie wszystkie narody. A ty i ja możemy być pełni pokoju. Dostałem takie życzenia. Wysłałem jednemu bratu, no to on mi też wysłał. On mówi, telewizja mówi, że będzie źle. Politycy mówią, że będzie źle. Ekolodzy mówią, że będzie źle. Wszyscy mówią, że będzie źle. Naukowcy mówią, że jeszcze 20 lat jest koniec Ziemi. Nie będzie zasobów. Ale mówi, ale ty się nie bój. Bo przecież ufamy temu, który jest ponad tym wszystkim. Halleluja. Jesteśmy bezpieczni. Jestem w Nim. I teraz Pan Jezus mówi do swoich uczniów, to, na co powinniście generalnie zwrócić uwagę, sprawdź swoje serce. Sprawdź swoje życie. Sprawdź siebie samego. Czy twoje serce przylgnęło do Niego? Czy jesteś spojony z Nim? Czy też pozwoliłeś, aby jakiś grzech, jakaś nieprawość, jakaś nieczystość zaczęła tą relację, tą społeczność poluzowywać. A jeżeli tak, to usuń to wszystko i bądź mocno z Nim spojony. A więc jeżeli usunę, jeśli będę zabiegał o tą bliskość bycia z Nim, trwania w Nim, nie muszę się bać o owoc. On przyjdzie. Posłuchajcie, co Bóg mówi w Starym Przymierzu. Bo Jezus jakby kontynuuje to, mówiąc teraz o sobie. Czego Bóg oczekiwał od ludzi w Starym Przymierzu? 5 Mojżeszowa 10:20 Bóg mówi tak. Pana Boga swego będziesz się bał. Jemu będziesz służył. Przy Nim będziesz trwał. Przy Nim będziesz trwał. Nie będę mógł trwać przy Nim, jeśli lekceważę Jego słowo. To jest napisane wyraźnie. Ten, który w Nim trwa, trwa w Jego słowie, w Jego przykazaniach. Jeśli będę trwał przy Nim, będę trwał w Jego słowie, będzie wszystko dobrze. Nie tylko. Będę w Jego obecności. Świętej, cudownej obecności. Inne miejsce, ta sama 5 Mojżeszowa 11:22. Jeśli będziesz przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając. Jego się trzymając. Popatrzcie do wiersza 10 tego 15 rozdziału. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. I ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwałem w miłości. Jeśli, a w pierwszym liście Jana wyraźnie pokazuje na to, że jeśli trwamy w Nim, to trwamy w Jego Słowie, tym, co On do nas mówi. Wiecie, tam jest taka obietnica przy tym 11 rozdziale, wierszu 22. Kiedy to będzie, kiedy będziecie chodzić w miłości, miłując Pana,
pełniąc Jego słowo, chodząc w Jego bojaźni, trzymając się Go, to Pan wypędzi przed wami, usunie sprzed oblicza waszego narody, które są liczniejsze i mocniejsze od was. Inaczej mówiąc, wróg będzie pokonany. Ty i ja będziemy mogli mieć zwycięstwo w naszym życiu. Ale pod warunkiem. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, wiersz 19 i 20 mówi tak. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni. Wiecie, niesamowicie jest powiedziane, jest użyte tutaj takie w tym tłumaczeniu, jest trwać, jest to słowo, które mówi, mamy się go trzymać i mamy lgnąć do niego. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie i pamiętali o tym przez tym całym roku, który jest przed nami. Panie, chcę być człowiekiem, który się mocno ciebie trzyma. Uchwyćmy się Pana. Lgnijmy do niego. Przychodźmy przed Jego oblicze tak długo i w taki sposób, aż będziesz doświadczał, że On mówi do ciebie, ty słyszysz Go, twoja relacja jest tak bliska, że zaczynasz coraz jaśniej widzieć to, co On mówi, to, co On zamierzył. I tu jest użyte słowo dabak. Uczynił Pan Bóg mężczyznę i kobietę i stali się jednym ciałem. Dabak. To samo słowo. Bądźmy z Nim tak złączeni. Tak przylegający, że nie można rozpoznać, że jesteśmy częścią Jego. Pamiętacie zresztą w liście do Efezjan, Paweł mówi, że każdy z nas jest cząstką Chrystusa. Mocno spojony, mocno związany. A to słowo znaczy przyczepić się, przykuć się, trwać. Postępować w czyjejś obecności, chwycić się, złączyć się, spoić. Inaczej mówiąc, Bóg za każdym razem mówi do swojego ludu, zadbaj o to. Bądź spojony ze mną, przylgnij do mnie. I wtedy będziemy widzieć owoc. Będziemy widzieć, że naprawdę w nim trwamy, bo będziemy zachowywać Jego słowo. Ono będzie priorytetem. Będziemy żyć, tak jak mówi Jan, kto w nim mieszka, postępuje tak jak on. Coraz bardziej będziemy tej myśli i sposobu życia Chrystusa. Duch Boży coraz jaśniej i wyraźniej będzie umacniał i potwierdzał, że jestem Jego. Więcej będziemy odkrywać, że miłujemy się coraz większą miłością jedni drugich. Po miłości, którą mamy do siebie, poznajemy, że w nim mieszkamy, mówi Jan. To jest taka miłość, która, wiecie, jest tą miłością, kiedy wszystko jest dobrze i kiedy sprawy idą gorzej. Kiedy brat czy siostra troszeczkę coś zrobią nie tak, ta miłość, ona jest ciągle. Bo jak ona ma być sprawdzona? Po radości. Będziemy poznawać, że w nim trwamy. Po to, że nasze modlitwy są wysłuchiwane. I w tej drugiej części tego 15 rozdziału także Jan mówi, kiedy będziecie świadczyć, ludzie będą słuchać. A też będą was prześladować. Jedno i drugie. My czasami mówimy cały czas prześladowani i tak dalej. Nie, będzie jedno i drugie. Jedni będą nas słuchać i ta Ewangelia będzie padać też na dobrą glebę ludzkich serc. I będziemy widzieć owoc nawróconych dusz. Ale też z powodu tej samej Ewangelii inni będą występować przeciwko nas. Ale wtedy nie mamy się co bać, wystraszyć, mówić, trzeba się cofnąć. Nie, nie. Mamy w tym trwać, bo to jest, kiedy w nim jesteśmy, tego mamy prawo się spodziewać.
Ja chusteczkę mam, ale dzięki. Ludzie będą zachowywać nasze świadectwo, ale też ludzie, świat będzie nas nienawidził. Moi drodzy, to jest takim moim życzeniem dla mojego życia, dla mojego domu, dla życia każdego z nas. Zwróćmy uwagę, patrząc na samych siebie. Czy lgnę do mojego Pana? Czy moje serce lgnie do Niego? Czy ja szukam Go? Czy ja szukam bliższej z Nim społeczności? Czy ja słyszę Jego głos? Czy moje serce pała miłością do Niego, Jego Kościoła? Do ludzi, którzy są wokół mnie? Czy to jest w moim życiu? Bo tak naprawdę, kiedy to życie nasze dobiegnie końca, wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, tak jadąc tutaj na to nabożeństwo, wczoraj, będąc na spacerze, tak sobie myślę, jeżeli moje życie nie uwielbia Boga, jest zmarnowanym życiem. To znaczy, że nie osiągnąłem celu w moim życiu, zmarnowałem życie. Jeżeli Twoje, moje życie nie przynosi chwały, i Bóg nie jest przez nie uwielbiony. I Bóg nie jest przez to wywyższony. Będziemy rozczarowani. Będziemy przerażeni. Bo okazało się, że zmarnowaliśmy życie. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi nam, że stworzył nas dla swojej chwały. Kiedy patrzę wokół na tą trawę, na te drzewa i na ten śnieg, który spada czasami, i na deszcz, i na wiatr, i na góry. Zwróćcie uwagę, we wszystkim tym, co oglądamy, po czym się poruszamy, chociaż te rzeczy nie mówią słowem, one ogłaszają wielkość, chwałę i moc naszego Boga. Amen. Nie mają słów, ale przez to, w jak cudowny sposób to wszystko jest stworzone, ogłasza Jego chwałę. Powstańmy, aby się modlić. Chciałbym, żebyśmy zawołali do Boga. Chciałbym, żebyś zawołał do Boga, czy to na głos dzisiaj, czy w swoim sercu możesz to uczynić na głos. Boże, chcę trwać w Tobie. Chcę lgnąć każdego dnia do Ciebie. Chcę mieć upodobanie w Tobie, tak jak Ty masz we mnie. Chciejmy Bogu o tym powiedzieć. Zróbmy coś z tym, co Bóg do nas mówi. A też później dzień po dniu jakby pokazywać, że naprawdę, naprawdę tak jest. Panie, ja Ci tak dziękuję, że jesteś obecny tutaj pośród nas. Dziękuję Ci za łaskę, za życie. Dziękuję Ci za mój dom, za rodzinę, dzieci, wnuczki, synową, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za miłość, jaką objawiasz, Panie. Dziękuję Ci, Boże Wszechmogący, za Kościół. Dziękuję Ci za Słowo Twoje żywe, święte. Panie, chcę lgnąć do Ciebie. Pomóż mi, Panie, aby całe moje serce, moje życie było mocno spojone zawsze z Tobą, Panie. Tak proszę Cię, Panie. I dopomóż mi usuwać to wszystko, co powoduje, że to spojenie jest słabsze. Chcę trwać i chcę wytrwać do końca. Panie, dopomóż nam, bo wtedy wiem, Panie, chcę oglądać więcej i więcej owoców w moim życiu, abyś Ty był uwielbiony. Błogosław, Panie, imieniowi swojemu we mnie. Boże, Tobie niech będzie chwała. Amen.